Cześć, dzisiaj wracamy do podstaw. Czyli najpierw musicie zrozumieć gry MMO, RPG. Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Czyli gry, w których możecie z tysiącami innych różnych graczy online właśnie przenieść się do wirtualnego środowiska i tam każdy z was zaczyna od zera. Każdy na starcie jest na tym samym miejscu i od tego, co dany gracz zrobi, to się wydarzy, to jest przepływ tego świata oczywiście. I jeden gracz się będzie rozwijał tak, drugi gracz się będzie tak szybko rozwijał, trzeci tak, czwarty tak, piąty tak. Ale o tym, co się wydarzy później na świecie, w przyszłości tutaj, prawda, w tym momencie, większy wpływ będzie miał gracz, który na tym etapie już osiągnął więcej. W tym samym czasie gracz zdobył, ten zdobył tylko tyle doświadczenia, ten tyle, a ten tyle. I przez to, że ten zdobył już tyle doświadczenia, przedmiotów, znajomości i itemów, możliwości, wiedzy, przez to on będzie się dalej rozwijał szybciej, więc kiedy ten gracz przyjdzie na te parę kolejnych dni i rozwinie się znowu w swoim tempie o tyle, ten się rozwinie o tyle, ten o tyle, no to ten się już wtedy rozwinie o tyle. I dlatego gry są proste, bo od każdego z was, od pojedynczej osoby zależy przebieg rozgrywki na świecie. I przez to, że dla mnie właśnie pojawiła ta moja technologia, czyli wirtualna rzeczywistość, środowisko, w którym ograniczeń żadnych nie ma, przez to, że to środowisko buduje się u nas tutaj na Ziemi, czyli mamy technologię, dzięki czemu już nie będziemy siedzieć tylko sobie na komputerze, tylko zakładając właśnie sobie headsetik, możemy się przenieść do tego środowiska i możemy robić dosłownie cokolwiek chcemy, to nasze światy się w tym momencie przenikają. I z racji, że te nasze światy się przenikają, ja postanowiłem skorzystać ze swojej wiedzy i zagwarantować sobie na starcie dobre warunki do rozwoju, po prostu. Dlatego powstał mój pierwszy film, bo od momentu powstania tego mojego pierwszego filmu ja podzieliłem się z wami moim doświadczeniem. Wy mojego doświadczenia nie zrozumieliście, nie zaakceptowaliście, a dla mnie ten jeden film był potrzebny tylko po to, bo od momentu powstania tego jednego filmu ja nie muszę już się was słuchać, tak? Jeśli wy nie rozumiecie mojej wiedzy i tym bardziej się z niej śmiejecie, czy ją nie akceptujecie, no to to już jest wasza sprawa, bo od tego momentu, kiedy powstał ten jeden film, ja odzyskałem siebie, odzyskałem wolność, odzyskałem swobodę, do tego założyłem na siebie zabezpieczenia, więc mój pierwszy film wyznacza moje wartości życiowe do końca życia. I one się już nigdy nie zmienią, bo ja już do końca życia będę za moimi wartościami podążał i dla moich wartości się bronił i robił wszystko zgodnie z własną osobą przede wszystkim. Czyli do końca życia będę mógł się dalej spokojnie uczyć, rozwijać, każdego dnia czytać sobie gazetki, każdego dnia będę mógł sobie grać w karty, nie w karty, w różne gry. I każdego kolejnego dnia będę mógł dokładać tysiące nowych scenariuszy. Bo od tego momentu do końca życia moje życie zależy wyłącznie od mojej osoby i nie zależy już od nikogo z was. I dlatego moje życie stało się proste. Dziękuję.